Słuchajcie, co zrobić, jeżeli wydaje nam się, mam takie wrażenie, a to wręcz widzimy, utknęliśmy w życiu duchowym. Słuchaj, może ty masz takie pytanie do ojca Pio, no utknąłem w życiu duchowym. Modlę się, chodzę do kościoła od wielu lat, no nie widzę postępu. Tak jakbym był zatkany. Jakbym nie widział jakiejś wspaniałości, jakiegoś tego, o co tutaj chodzi. Jak to rozwiązać? Ja ci powiem, co się sam to przeżywam. Jakbym nie widział takiego postępu. Ja nie widział jakiegoś, nie wiem tego, jak to jest. Jeśli o tym nam powie, się spiją. No w sumie pomoże nam się spiją w tym filmiku, bo bardzo ciekawe rozważania. Sława Maria. Słuchajcie, kontynuujemy te rozważania z ostatniego odcinka. No, dlaczego Pan Bóg opóźnia w nas pomoc duchową? Dlaczego nie otrzymujemy od razu jakichś rzeczy? No? Czasem nam się wydaje, że Pan Bóg nam nie daje. I tak nie jest. Pan Bóg czasem opóźnia, bo wie, co jest dobre dla nas. No i sami wiemy, no, że czasem widzimy małe dzieci, albo ty masz dzieci, albo no, byłeś małym dzieckiem, no, że z perspektywy czasu, no co, ja tam prosiłem o wszystko i o tamto i o siamto, no to nie było wcale dobre dla nas. No. To mogło i zaszkodzić i pomóc ludzie. No, tam, nie wiem, ktoś chce mieć skutera na osiemnastkę, teraz coś tam na pierwszą komunię się dostaje, kłada. No. O ludzie, no i o ludzie, i to tak pomaga w życiu po prostu, że człowiek staje się wtedy prawdziwym mężczyzną. No już, tak to jest. No nie, potrzeba takiej dojrzałości, wytrwania, akceptowania różnych cierpień w życiu. Jest bardzo ciekawe właśnie. Kontynuujemy rozważania założyciela TFP, w którym jestem, na profesora Pio de Vera. I on mówi coś takie ciekawe. Teraz jedną z największych łask, jakie daje nam Matka Boża, to jest ciekawe, największa łaska pierwsza. My czasem o tym zapominamy, no to jest takie, no ludzie, no. Niby wiemy, ale tak no, trochę nie wiemy jednak. Największą łaską są krzyże cierpienia. Ja, łatwo mi to powiedzieć, ja sam ciężko mi znosić krzyż cierpienia, ale widzisz, i często ona zwleka, byśmy cierpieli, by dać nam łaskę i zasługę cierpienia. I widzisz, prosisz o coś. Czy w życiu duchowym masz jakąś wadę, z którą walczysz? Nie wiem, ktoś może walczy, nie wiem, z pornografią, z jakimś świństwem takim. Młody chłopak walczy, no nie widzi jakoś. To jedną z łask, jaką ci Matka Boża daje, to jest właśnie wytrwałość. Walczy z innymi grzechami, z jakimiś słabościami, czy nie wiem, w małżeństwie są problemy. Nie widzę rozwiązania. Te cierpienia, te krzyż, jeżeli mądrze go przeżywasz, to jest ogromna zasługa. Łatwo jest to powiedzieć, ja wiem. To nie jest tak, że o, fajnie, ten co nagrywa, to już wszystko umie. Nie jest tak. Sam to przeżywam, więc jestem z tobą, tak jakby tutaj w tym filmiku. No i popatrz, musimy też dodać, że czasami ona zwleka z wypróbowaniem naszej wiary, z rozwinięciem wiary i zaufania i dopiero wtedy uzyskuje dla nas łaski w sposób nadrzędny. Czyli widzisz, czasem zwleka Maryja, żeby wypróbować naszą wiarę, żeby umocnić to zaufanie, bo to jest taka zasada, no jest bardzo ważna. To jest. Im więcej wierzysz, im więcej ufasz, tym więcej otrzymasz. Po prostu to, co możemy otrzymać, jest w pewien sposób proporcjonalne do naszej wiary, do naszego zaufania. Czemu tak jest? Jeżeli byśmy, bardzo proste, jeżeli byśmy otrzymywali różne rzeczy, w życiu duchowym byś zaraz otrzymał, masz jakiś problem, i by nie było tej proporcji wiary, tej istoty nadziei, zaufania, to byśmy łatwo mogli pomyśleć, później, ja sam to otrzymałem. Ja otrzymałem dlatego, bo jestem no, silny, bo tutaj mam bicepsa, bo tego, bo ja tak zrobiłem po prostu. Wstałem rano, podjąłem decyzję i tyle. I tutaj, no i tak jedna łaska, druga łaska, trzecia łaska, w końcu człowiek by co pomyślał? Ja sam siebie jestem taki, ho, ho, ho. Ja już szedłem na 12 stopień pokory. Dobra, zejdź i jeszcze zacznij od nowa. Wtedy trzeba po prostu zejść na ziemię i od nowa wchodzi. Tutaj nie ma co. Widzisz, to jest bardzo ważne po prostu, bo nie ma co. I o co chodzi? Bo my możemy czasem odnieść takie wrażenie, możesz ty to mieć teraz, ja to odczuwam, że to jakby widzimy, jakbyśmy utknęli w życiu duchowym. Nie ma tego postępu. Nie ma tego jakiegoś widocznego, wspaniałego postępu. Nie ma tego, że ojej, już jestem taki wspaniały. Już wszystko zrobię tak o po prostu. Jak święty Paweł, przypływam morza w jedną, w drugą stronę, kolejna podróż misyjna, kolejne tego. Ludzie, jak krzyżowcy idą Jeruzalem, po prostu idę, pach. Wszystko idzie, pach, pach, pach. Nie ma tak często. No nie widzę tego. No i co?
I o co chodzi? To nie traktuj tego jako odmowa ze strony Matki Bożej, ale jako obietnicę, że jeżeli będziesz dużo prosić, to będzie dane to z nadzwyczajną obfitością. A my widzisz, czasem i my myślimy, to co ty, Boże, mnie nie kochasz? Ja cię proszę, widzę, cierpię, czytam coś duchowego, pomodlę się trochę, nie ma nic. Zaakceptuj to. Trzeba zacząć naprawdę żyć tym krzyżem. I ten krzyż, te cierpienie jest nieodzowne. Nie da się po prostu żyć bez cierpienia. Nie ma. Jesteśmy po grzechu pierworodnym, tak jest. Buddysta ci powie, że to tam jest ból i jest cierpienie. Że możesz różnie reagować na cierpienie. Trochę słabe to jest, bo no możesz tam później dojść do takiego poziomu, jak tam jakiś mnich, że tam, nie wiem, tam jakieś tam mnichy te buddyjskie, że tam sobie nalewa wodę i tam leje na siebie i tam niby nic nie odczuwa, albo tam już tak ograniczył swoją reakcję ciała. No i co? Jaki jest w tym sens? Nie ma w tym żadnego sensu. Tylko chrześcijaństwo wymaga, to jest jedyna religia chrześcijańska, jedyna religia prawdziwa, katolicka, gdzie wymaga tak osobistej relacji z Bogiem. Tak osobistej relacji z wszechpośrednictwem wszelkich władz, z Maryją. Wiesz, to jest tak ważne, o wiele ważniejsze, by Pan Bóg przecież mówił, że słowa Pana Jezusa nie pragnę ofiary, ale miłości. Więc tam nie trzeba naprawdę wielkich rzeczy, wielkich tam znosić, wielkich tam, nie wiem, rzecz. Miłości pragnie. Często się objawia później przez krzyż, przez zniesienie krzyża, ale pragnie miłości, to jest najważniejsze. I to jest ten cel później. Właśnie, żebym kochał Boga. Tak to jest. Nie ma innej opcji. Musimy następnie prosić Matkę Bożą, tak jak lituje się nad duszami czyśćcowymi, skraca ich męki, na ile to odpowiada naszej duszy, aby się ulitowała nad skróceniem tych długich zwłok i zyskała dla nas to, czego pragniemy, zwłaszcza dla naszego życia duchowego. Trzeba być po prostu szczerym. Maryjo, to jest dla mnie duże cierpienie. Ciężko mi. W spokojnej modlitwie. Usiądź na chwilę. Maryjo, trudne dla mnie to jest. Ej, pomóż mi, daj mi tę łaskę w końcu, bo jest mi ciężko, ulituj się nade mną. Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Maryjo, ulituj się nade mną. W ogóle każde życie duchowe ma jakąś łaskę, która potrzebuje otrzymać, z której takich czy innych powodów trochę ta dusza utknęła, jak korek trochę tak. Bywa, że w życiu duchowym jakby wszystko utknęło. I chodzi teraz o to, żeby odetkać ten korek. Nie widzę postępu, nie widzę. To nie znaczy, dostajesz tu łaskę wciąż wierności. To, że oglądasz jakiś filmik znalazłeś na YouTubie, który ci pomaga, to jest łaska Boża. Szczególnie, że cię porusza, że chcesz to poznać. To są łaski Boże, bo my bez łaski Bożej jesteśmy w stanie wyjść powyżej poziomu zwierząt. To jest tak wielka zależność nasza i czasem nie widzimy tego, nie dostrzegamy, nie dziękujemy za takie proste rzeczy. Nie dostrzegamy tego. Tak to właśnie jest. Takie to jest, no, piękne. I widzisz, czasem cała dusza ma, jakby ten impet jest wstrzymany. To jest tak trochę jak samolot, który ma wystartować, ma pełny bak paliwa, już wszystko jest po prostu, już silniki jakby rozkręcone, potrzebuje impetu, żeby popchnąć po prostu. I czasem trzeba by odleciał. I trzeba to prosić. Widzisz, to jest bardzo ważne, się modlitwa, prośbę. Prosić wytrwale. Prosić wytrwale, bo te prośby, to, że my od razu czegoś nie otrzymujemy, właśnie to nas umacnia. Umacnia naszą wiarę, umacnia nasze zaufanie. Więc o to w tym chodzi. Przez te cierpienie, przez te zmaganie się z tym. Nie widzę od razu widzialnego, nie dostrzegam czegoś. Wypłyń na głębie. Pan Jezus powiedział, wypłyńcie na głębie. Wypłyń na głębie wiary. Ty Boże, wiesz, co jest dla mnie dobre? Akceptuję to? Pragnę tej istoty, pragnę tego dobra. Pragnę być silnym jakoś. No, zrobię. I powoli, powoli idziemy dalej. Tak to wygląda. Słuchajcie, w linku są piękne linki tam w opisie. Nie przegap. Jeżeli nie jesteś podopieczny Ojca Pio, to dołącz. Za podopieczny Ojca Pio w tym roku będzie odprawiane 50 przyświętych. Takich samych odprawia Ojciec Pio. O łaskę z samicą Ojca Pio. I taki ładny kalendarz też zostaje w podopieczny Ojca Pio. Widzisz. I są ten, następny odcinek będzie o kalendarzyku, bo warto mieć takie piękne rzeczy. Przeżyć cały rok z Ojcem Pio, mieć obok siebie. Sława Maria.